Witajcie, zapraszamy na Mogielice. Ten piękny dzień rozpoczęliśmy od podziwiania przelatującego niedaleko parkingu balonu. W ciepłą, słoneczną sobotę postanowiliśmy opuścić Kraków i wyruszyć na krótką wycieczkę. Mamy zamiar podzielić się z Wami urokliwą i miejscami dziką pętlą w Beskidzie Wyspowym. Nasze auto pozostawiliśmy na bezpłatnym parkingu w Wyrębiskach. Aby tam dotrzeć, koniecznie kierujcie się drogą od przełęczy Słopnickiej koło wsi Zalesie. Nie dojedziecie tu od strony Szczawy, gdyż wszystkie drogi przeznaczone są tylko dla mieszkańców i obowiązuje tam zakaz ruchu. Tutaj lepiej nie polegać na nawigacji. Na najwyższy szczyt Beskidu Wyspowego, Mogielice, będziemy szli razem z zielonym szlakiem. Ten szlak jest również oznaczony czerwonymi znakami ścieżki dydaktyczno-historycznej 1. Pułku Strzelców Podhalańskich. Początkowy odcinek szlaku prowadzi nas przez płaską, szeroką drogę, która doskonale nadaje się do rozgrzania mięśni po podróży samochodem. W trakcie marszu mijamy leśniczówkę Andrzeja Florka, która jest jednym z ważniejszych punktów na ścieżce. Odbywały się tutaj narady żołnierzy Armii Krajowej podczas II wojny światowej. Kilkaset metrów dalej znajduje się Krzyż Partyzancki, który pełnił rolę ważnego miejsca dla partyzanckich uroczystości, takich jak leśne śluby, pogrzeby czy msze z okazji Święta Niepodległości. Wrócimy jeszcze w to miejsce, schodząc z Mogielicy. Dalsza część szlaku nie oferuje rozległych widoków, gdyż cały czas poruszamy się leśną ścieżką. Brak widoków rekompensuje nam wsłuchiwanie się w śpiewy ptaków czy stukanie dzięciołów. Po godzinie marszu wchodzimy do rezerwatu przyrody Mogielica, który jest ostoją dla wielu gatunków ptaków, jak chociażby dzięcioła trójpalczastego, sóweczki, czeczotki, orzechówki zwyczajnej. Ponadto teren ten znajduje się w rewirze łowieckim puszczyka uralskiego, puchacza czy orła przedniego. W wielkim kompleksie leśnym Mogielicy stale bytują też wilki i rysie, a czasami pojawia się nawet niedźwiedź brunatny. Po chwili marszu schodzimy na chwilę ze szlaku i dochodzimy do polanki z krzyżem papieskim. Stąd rozpościera się pierwszy raz widok na Tatry. No, chmureczki są, ale coś widać. Nie zatrzymujemy się tutaj na długo, gdyż ruszamy dalej przed siebie i po krótkiej chwili dochodzimy na szczyt Mogielicy, na której znajduje się nowa wieża widokowa. Mówię, że ktoś wieżę podmienił. Poprzednia została zamknięta z powodu złego stanu technicznego w maju 2020 roku. Nowa wieża widokowa na Mogielicy
Ma praktycznie taką samą wysokość jak jej poprzedniczka, sięgając niemal 23 metrów. Nic się nie trzęsie, już strachu nie ma, można wychodzić. Z tarasu widokowego na szczycie można podziwiać rozległą panoramę okolicznych pasm górskich, takich jak Beskid Wyspowy, Beskid Sądecki, Pieniny, Gorce czy Tatry. Mogilica jest najwyższym szczytem Beskidu Wyspowego, sięgającym 1170 metrów nad poziomem morza, co czyni ją częścią Korony Gór Polski. Na samym szczycie znajduje się kilka tablic informacyjnych oraz drewniana budka z pieczątką. Ze szczytu Mogielicy schodzimy stromą i kamienistą ścieżką, kierując się w stronę Polany Snumorgowej. Opuszczamy las i docieramy do skraju polany, gdzie zauważamy kilka mocno zużytych drewnianych ławek oraz wiatę z miejscem na ognisko i plac budowy, podobno bacówki. Jaki będzie finał budowy i czy inwestycja mocno naruszy walory przyrodniczo-krajobrazowe? Tego nie wiem, ale sekcja komentarzy należy do Was. Zatrzymujemy się tutaj na dłuższą chwilę, korzystając z delikatnie nadszarpniętych uroków tego miejsca oraz ucinamy pogawędkę z naszymi widzami, których serdecznie pozdrawiamy. Po śniadaniu ruszamy w dół. Przy drogowskazie skręcamy w lewo i przemierzając niezliczone krzaki borówek, kierujemy się w stronę lasu. Aż do rozejścia szlaków pod Krzyżem Partyzanckim będziemy poruszać się ścieżką dydaktyczno-historyczną śladami oddziału partyzanckiego Wilk. Po chwili marszu wchodzimy na ubitą leśną drogę, by po 10 minutach odbić w prawo z powrotem w las.
Ścieżka staje się jeszcze bardziej dzika, miejscami nawet przydaje się mapa. Mijamy miejsce dawnego obozu partyzanckiego oddziału Wilk, utworzonego w lipcu 1944 roku. Znajdowało się tutaj kilka baraków, zbitych z desek i pokrytych papą, które służyły jako schrony i magazyny, a wokół nich rozmieszczone były namioty rozbite między drzewami. Kuchnia polowa mieściła się nad przepływającym obok strumieniem. Przez spartańskie warunki miejsce to partyzanci AK nazywali Oświęcimiem. Obóz funkcjonował do października, kiedy to z uwagi na nadchodzącą zimę partyzanci zostali przesunięci do góralskich osiedli. Po wojnie baraki zostały rozebrane przez górali, miejsce zarosło i dopiero dzięki historykom i leśnikom zostało odnalezione w 2014 roku, a w 2017 została oddana turystom ścieżka historyczna. Fajna ta ścieżka. Nie za sucho. Przemieszczamy się dalej urokliwymi terenami, choć miejscami dość błotnistymi. Aż w końcu dochodzimy do zielonego szlaku i po chwili do parkingu. Jeśli spodobał Ci się nasz film i chciałbyś postawić nam wirtualną kawę, możesz to zrobić za pośrednictwem strony Buy Coffee. Możesz nas również wesprzeć, kupując nasze zdjęcia. A długotrwałe wsparcie wspomagające nas w rozwoju kanału możesz realizować przez portal Patronite, tak jak to robią dziesiątki naszych wspaniałych patronów, którym ogromnie dziękujemy. Cała trasa zajęła nam 4 godziny i przeszliśmy około 11 km. Suma podejść na trasie to około 490 metrów. Wszystkie niezbędne linki dotyczące trasy, wsparcia czy naszego ekwipunku znajdziecie w opisie filmu. Dzięki za oglądanie. I do zobaczenia na szlaku. No pędzy. Podwijaj nogawki. Czekaj. O, i też. Oj. Nogi mi zbaszli. Czemu mnie nagrywasz? Masz taki fajny wyraz twarzy, jak myślisz. Tak, jak myślę, nie? To nagrywaj, bo to się rzadko zdarzy. Jak mówię, kurde, chyba rzeczywiście musimy do końca zadzwonić, bo jak dychę przecenili. Zrobimy, jak będzie dalej taka rzeka, to rzeczywiście dychę zrobimy i będzie po bajce, no nie? No, ale chwała Bogu, te 1,5 kilometra było takie rzeczywiście, ale to była jedna plątanina, a wszystkim było to, że była wysoki stan wody. I tam piszą tak, że jak jest niski stan ale wody... Ale ten stan wody, ona strasznie ciągnęła. Nie no, ale po prostu ścieżka z rewelacją. Ktoś ma gumiaki, to polecam.
tak.